Dzisiaj Krzysiek Ratajski gra w tej federacji od niedawna, jest znanym zawodnikiem, ale teraz wyciszam głos, posłuchajmy zapowiedzi tego spotkania. Polski orzeł, bo taki przydomek ma Krzysztof Ratajski właśnie na naszych ekranach. Fenomenalna dyspozycja Krzyśka w tym roku. Bardzo prestiżowe zwycięstwo w turnieju Winmał. Ogromna niespodzianka, o której prasa, darterska prasa całego świata rozpisywała się, pytała się, kto to jest Krzysztof Ratajski. Krzysztof Ratajski to już znane nazwisko na arenie darterskiej. On przed nami właśnie w tej chwili wmaszerował na scenę jako aktor drugiego spotkania w dniu dzisiejszym. Ja może tylko przypomnę, mówiliśmy o tym, że to jest debiut Polaka w federacji PDC, federacji BDO. Dwukrotnie startował w 2009 roku. Przegrał z Edwinem Maxem 2-3. Natomiast w pierwszej rundzie w 2017 roku w drugiej rundzie uległ Litwinowi Dariuszowi Labanauskasowi, również po zaciętym pojedynku 3-4. Ja mówiłem o tym, że Krzysiek wygrał Winmał Masters. To oczywiście jest największy turniej, jaki padł łupem Krzyśka, ale nie należy zapominać o jego wygranych w Czech Open, Denmark Open, w Polish Open. Naprawdę świetna forma Krzyśka od wielu, wielu lat. Proszę Państwa, to jest jedyny w Polsce zawodowiec, zawodnik, który kilka miesięcy temu podjął decyzję, że będzie zajmował się tylko i wyłącznie dartem. Że będzie z tego żył, krótko mówiąc. Dokładnie tak. Udaje mu się w tej chwili zupełnie nieźle. Na pewno za chwilę Grzegorz przytoczy nam jakieś cyfry. Tak, 94, nieco ponad 94 tysiące funtów na razie zarobił Krzysztof Ratajski. I teraz proszę Państwa, dla porównania. James Wilson, starszy od Polaka o 5 lat, ale znacznie dłużej grający w jednej czy w drugiej federacji, on już ma na swoim koncie ponad 230 tysięcy funtów. Tak, tylko... Jeżeli tylko o pieniądzach będziemy mówić. Tak, tylko gra dużo dłużej, a zarobił 3 razy więcej, prawda? Tak. Więc tu jest pierwsze światło w tunelu, że nie jest to bardzo ciężki przeciwnik. Tak jak powiedziałeś, Wilson na pewno bardziej doświadczony i bardziej utytułowany zawodnik. On już startował oczywiście w Mistrzostwach Świata. Rok temu debiutował. Odpadł w pierwszej rundzie. Z Hojbrechtsem, z Belgiem, zresztą bardzo utalentowanym, jeszcze nie utytułowanym, ale bardzo utalentowanym Belgiem, którego niewykluczony, że będziemy również w tych mistrzostwach oglądać. No, ćwierćfinalista federacji BDO w 2014 roku z Alanem Norrisem przegrywa 2-5. No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że tak największe sukcesy Wilsona to federacja BDO. PDC to patrzymy tutaj na jego występy. To 2016 rok, ćwierćfinał Mistrzostw Europy i to jest jak do tej pory jego najwyższe miejsce w federacji PDC. Oczywiście to on jest rozstawiony dzisiaj, ale mówiliśmy już o tym, jako ostatni z rozstawionych, 32 numer. Wydaje mi się, że nasz polski orzeł, którego teraz widzimy, jest ogromna szansa na zwycięstwo. 77 w rankingu, widzieliśmy przed chwilą informację biograficzną Krzyśka, 40-letni zawodnik z Polski. No i oddajmy również to, co bardzo ważne, jego kibicom, jego rodzinie, pochodzi ze Skarżyska Kamiennej. W chwili obecnej mieszkanie z Warszawy, tutaj gra, tutaj trenuje. W drużynie? Tak, gramy razem w drużynie, to prawda. A nazwa? Rekiny Warszawskie. Rekiny Warszawskie, no to proszę Państwa. Rozpoczynamy! 60, 60, 57, to znak rozpoznawczy Krzyśka. On jeśli zobaczy tam, że jest delikatne nawet zasunięcie sektora, on od razu będzie schodził na 57.
Szansa na dziewiątą lotkę, nie tylko 180. Oczywiście. Mówiliśmy o, już 71 o tym. Rozwiązań, jedno z nich to 60-60-57. Dobrze. Nie będzie dziewiątej lotki. Nieważne. Oczywiście, że ale nieważne. Ale jest 140. Brawo, Krzysztof. Pewne prowadzenie, 177 punktów różnicy. Oczywiście Wilson może dogonić Krzysztofa w tej kolejce, ale już mu się to nie uda. Zasłaniają lotki, zejdzie na dół. Pojedyncze 17. Tylko chyba. Pojedyncze 17. 184 Ratajski. Rozpoczyna od góry. Jest potrójna. 124 do końca. Zostanie na sektorze. Jest jeszcze jedna podwójna. Sprawdza, czy weszła ta lotka. 64 punkty do końca. Próba triple 16 na double 8. Nieudana, ale bardzo dobra kolejka. 48 sobie pozostawia Ratajski. Na pewno jako pierwszy będzie rzucał podwójną. Czy to trafi? Trzymamy kciuki. I ma parę lotek na to, bo widzimy, jaki jest licznik Wilsona. Jak nie trafi potrójnej, to będzie miał ponad 6 lotek. Trafia 140, a ma 164. Akurat to można skończyć, ale spokojnie. Tabel 16 na 1-0. Brawo! Mamy początek. Mamy początek, proszę państwa. Bardzo dobrze, trzymajmy kciuki. Cały czas za Krzysztofa Ratajskiego. Wilson tym razem rozpoczyna ten lek. Rozpoczyna dobrze. Ale też uciekał na dół i trafił. 180, 177. I teraz Krzysiek, single 20. Mamy sektor. Fatalna pomyłka Wilsona. Widać było, jak ta lotka zawirowała, uciekła w jedynkę. Poprawka na drugie i trzecie. 121 w tym podejściu. No, potrzebujemy potrójnej. Dużo potrójnych. Najlepiej trzy. Trzech już nie będzie. Oj. Przyspieszył. 45 punktów. Duża przewaga Wilsona. On rozpoczyna. 188 punktów przewagi. Dorzuca 60. Będzie jako pierwszy na podwójnej wartości, jako pierwszy będzie tam rzucał 100 punktów w tarczy, 103 do końca. Potrzebujemy tutaj dobrego wyniku w tej chwili, najlepiej max oczywiście, ale 140 też przyjmiemy w ciemno. Schodzi na dół pod potrójną 19, nie trafia. Trzecia lotka, też tylko singiel. 58, 98 oczywiście w tym podejściu. 103 Wilson zostanie na górze. Oczywiście 83 do końca, czyli potrójna 17, double 16, tylko singlowa, 66 do końca. Spojrzy na, Krzysiek ma dużo punktów, więc spokojnie powinien sobie, zastanawia się, ma 66. Normalnie grałby potrójną dziesiątkę na double 18 i tak próbował, pozostaje mu 56 do końca. No Krzysiek, no żeby chociaż ustawił kończącą teoretyczną, to już będzie dobry omen jakiś przed następną kolejką. No nie. Nie ustawił. 16 double 20 lub 20 podwójne 18, dwa rozsądne zakończenia, double 18 do końca. Na razie nie ma podwójnych. Jest. 1-1. Tak się ten lek układał. Po prostu Wilsonowi wszystko wychodziło. Krzysztof Ratajski miał nieco słabsze te rzuty. Zresztą teraz niedobrze. Tak, potrójne piątki. Nie najlepiej. 104 to średnia Wilsona w tej chwili. 103 punkty średnia Krzyśka Ratajskiego. No i zobaczymy drugą kolejkę. W pierwszej tylko 50 punktów. Potrzebujemy potrójnych 20, tylko singiel, zejście na dół. Jest potrójna, bardzo dobrze. Zostanie na sektorze Krzysiek, jeszcze jedna potrójna. Dobrze, 96. Nie udało się trzeciej potrójnej, ale 96 punktów. W sumie jest minimalna przewaga, 47 punktów. No, Wilson musiałby się postarać, żeby tego nie odrobić. Ale wiemy, że nie będzie już 180. Nadal może być 140 w tym podejściu. Lotki zasłaniały, zszedł na 18, 98. Tylko pojedyncza 18, pojedyncza 20 niestety. Jest dobrze. Potrójna. I teraz?
Dobrze. Jest. Dobra, 140 to jest to. 215 do końca Krzysiek, 304 Wilson. Wilson kończy tą kolejkę. Dopiero po jego rzutach będziemy widzieć, jaki jest faktyczny stan spotkania. Proszę zwrócić uwagę, wysokie średnie. To nie są 90 jak w poprzednim spotkaniu. To jest wszystko powyżej 100. Wilson 109 nawet w tej chwili. 101 Krzysiek, ale on teraz rzuca. Brawo. Dobra kolejka. Weszło, brawo. 172 Wilson. Nie zrobi nic z tym wynikiem poza ustawieniem. Tylko singiel. Tylko singiel. Strasznie mu zasłania. Będzie tam się wpychał. Będzie się wpychał. Wepchnął się, ale singlową. 78 Ratajski. Przez 18. Brawo. Double 12. Jeszcze jedna lotka. Trafi. Szkoda. 112 Wilson. Od góry albo przez 25 na środku, czyli próba na 50 lub 25, albo przez 20, ale raczej 20 będzie próbował Wilson. Na pewno. 92 do końca, potrzebuje triple 20, double 16. Nie ma, nie, ma, nie, nie będzie kończył. Nie będzie kończył w tej kolejce. Podwójna szóstka przed Krzyśkiem. 52 Wilson, 12 Ratajski. Double 6 na 2-1. Brawo. Trafił, pięknie. Dobrze, 2-1. Troszkę szczęścia uśmiechnęło się teraz do Krzyśka, ale potrzeba szczęścia w każdej dyscyplinie, również w darcie. Otwiera Wilson. Pamiętajmy, jak to otwarcie jest ważne. Tu dobrze by było, żeby to nie były bardzo wysokie otwarcia. 60 punktów, zupełnie rozsądnie. Jedna potrójna i jest wyrównany stan pojedynku w legu czwartym. I jest, mamy. Potrójna. Zostaje na górze. Nie. Yeah. Został. Brawo, Krzysiek. Brawo, 100 punktów. 100 punktów to jest zupełnie dobra odpowiedź na 60 punktów Wilsona. To on teraz, jeśli nie rzuci bardzo dobrej kolejki, a przegrywa 1-2, zacznie się denerwować. Liczymy na dobrą odpowiedź Krzyśka po tej kolejce. Wilsonowi zasłaniały lotki, ucieka na 18. Widzimy, Krzysiek jak zasłaniają, ucieka na 19. Wilson na 18, ale na razie nie trafia tych 54. Za to Ratajski fenomenalnie. Pierwsza potrójna, singiel 20. I miejmy nadzieję, że jest. Brawo! 140, pięknie. 261 punktów do końca. Ta przewaga już jest naprawdę spora. 122 punkty. To już trzeba dobrze przycelować. Tylko singiel. Czyżby nerwy zaczęły grać u Wilsona? Będzie potrójna. Nie ma ciągle potrójnej w tej kolejce. Ratajski kończy tą kolejkę. Ta przewaga będzie za chwilę jeszcze większa. Miejmy nadzieję, że to będzie 140 punktów. Chociaż 100. Jeszcze jedna. 60. Sektor. 60. 201. 323 Wilson. Średnia Ratajskiego powyżej dokładnie 102. 91 Wilsona i dalej nie ma potrójnej. I znowu zasłania, będzie się tam wpychał. Nie, jednak 18. Wreszcie trafił tą potrójną. Polował na nią kilka kolejek i wreszcie upolował. Ale teraz bardzo ważna kolejka. Musi być ustawione kończenie. Już wiemy, że będzie. 121 do końca, schodzi na dół. Singiel 19. 102 na tarczy pozostawia sobie Krzysiek Ratajski. 229 Wilson. Zobaczymy, co on zrobi. Tylko singiel. Nie wchodzą mu te 20. Aj, w złym momencie to powiedziałem. Spróbował 19. Weszło potrójne 7. Dobrze, 102 Ratajski, od góry musi grać. 82 do końca. Czyżby przez bula grał? Nie, przez 14 potrójną. Nie trafił. Nie trafił. 68 do końca. Sprawdzi, ile ma Wilson. Oceni, czy on może to zakończyć, czy nie. Gra przez 20. 12 do rzucia. Tak, triple, potrójne 12 grał. 56 do końca, 128 Wilson. Musi przez 18 grać w przypadku singlowej, ale jej nie trafia singlowej. 74 do końca, zostanie na sektorze. Został. Double 10. Nie trafia. Nie należy się cieszyć z nieszczęścia przeciwnika, ale my się nie zmartwiliśmy tym. Ratajski, 16, już tam kieruje lotkę. I double 20 na 1-0 w setach. Trafił! Tak! Set dla Polaka, proszę państwa. Brawo! Przy, że tak powiem, podaniu Wilsona. 50% na dublach.
to, co mówiłem. Double, bardzo ważny element spotkania. Te podwójne na końcu w większości przypadków będą decydowały o wyniku. Krzysiek 50%, na 4 próby dwukrotnie trafia, Wilson 33%. Miał tylko 3 próby, co oczywiście związane jest z tym, że Krzysiek grał nieźle, znaczy nieźle, lepiej od niego w środku. No, 97, nieco ponad 97 przy 93,5 Wilsona. Tak. Drugi leg, trzeci. Był, nie mógł sobie poradzić z tymi potrójnymi, przecież tam same pojedyncze sektory mu tylko wchodziły. Tak, fenomenalnie otworzył to spotkanie Krzysiek Ratajski w pierwszym legu. Później przez chwilę nie było dobrze, te pojedyncze wartości zagościły na tarczy, ale sama końcówka zupełnie udana. Pierwszy krok ku drugiej rundzie zrobiony. Masz informacje? Są Polacy? Są. Jest jego dziewczyna? I obok również polski zawodnik, więc grupa kibiców na miejscu jest. A to Wilson. No oczywiście, on tu zdecydowanie może liczyć na więcej kibiców. Chociaż tych Anglików jest sporo. Najwięcej. Ich sport. Proszę Państwa, można powiedzieć, że jeden ze sportów narodowych. Ale przez to ta wygrana Krzyśka może smakować dwukrotnie bardziej. Ale oczywiście, że tak będzie. I tak to, proszę Państwa, wyglądało. To mamy powtórkę pierwszego lega. No, były bardzo dobre rzuty. I to ponownie. Była chyba 13 lotka. Tak, to była raczej 13 lotka w tym pierwszym legu. To była najszybsza lotka w dniu dzisiejszym. A to Wilson. To nie jest kontynuacja, proszę Państwa, pojedynku. Przypominamy sobie najważniejsze, najciekawsze fragmenty pierwszego seta. Jak również przypominamy dla tych z Państwa, którzy w tej chwili włączyli telewizory, przed nami debiut polskiego zawodnika w Mistrzostwach Świata w darta. Krzysztof Ratajski prowadzi 1-0. Federacji PDC. PDC, tak, PDC, Federacja PDC. Mamy jeszcze drugą federację BDO, w której grają słabsi zawodnicy. Takie zaplecze, można powiedzieć, federacji PDC. My tu oglądamy na pewno najlepszych darterów na świecie i w tym elitarnym gronie. Po raz pierwszy w historii, w turnieju głównym, mamy Polaka, Krzysztof Ratajski, i on prowadzi z Wilsonem 1-0. Przed nami ciekawe fragmenty tego pierwszego seta, a już za chwilę ponownie wrócimy na żywo do spotkania, do drugiego seta. Tutaj ta chwila zastanowienia przy co wybrać. Wybrał 12, próbował triple 12. Jak to powiedziałeś podczas relacji, zastanawiał się, czy Wilson to trafi. To jest bardzo ważne. Zawodnik ocenia ryzyko rzutu. Czy jest szansa zaryzykować bardzo i jednak ustawić lepszego dubla, czy zaryzykować trochę, ustawić gorszego dubla, ale wszystko ma to związek z tym, ile jego przeciwnik miał na tablicy wyników. 128 miał Wilson, to nie jest prosta do zakończenia, bo przy pierwszej singlowej 18 musiałby trafić później potrójną i bulla czerwonego. Wilson dwa razy trafił potrójną 18. Miał tą lotkę na remis, ale proszę Państwa, trzeba trafiać dubla, nie ustawiać. Krzysiek ustawił i trafił, Wilson tylko ustawił. Jeszcze dwa sety, proszę Państwa, potrzebuje polski darter, aby znaleźć się w drugiej rundzie. A dobrze mówiłem, że dzisiaj Van Gerwen będzie rzucał. Jakoś tak nie byliśmy pewni, ale tak, jutro, proszę Państwa, Phil Taylor, legenda. On ma dopiero swoich wiernych kibiców. Zobaczymy, co się będzie działo. Miliony na całym świecie. No nie wiem, kto ma więcej, ale to będzie nas interesowało w późniejszym etapie mistrzostw. Teraz interesuje nas tylko jedno. Czy za chwilę przy słowie set będzie dwójka przy nazwisku Ratajski? Rozpoczyna Wilson. Same pojedyncze wartości. Tak, trzymaj chłopaku. I teraz Ratajski. Potrójna. 59.
ta pierwsza kolejka, nawet dwie kolejki, a może nawet cały lek po powrocie z przerwy, to nadal jeszcze tu zawodnicy potrzebują tych kilkunastu sekund na wczucie się, aczkolwiek widzimy, że Wilson już się wczuł. Wczuł się trochę szybciej od Krzyśka, ale przypominam, kropka przy nazwisku oznacza, kto rozpoczyna tego lega. Rozpoczynał go Wilson, więc teraz dopiero po tych rzutach Ratajskiego będziemy znać wynik, który by... Rzeczywisty. Różnica... Na razie niewielka. Nie. Dobrze, że on nie trafia pierwszą lotką tej potrójnej, wtedy dużo łatwiej leci ta następna lotka. 99 w tarczy Wilsona, 208 do końca. Ratajski kończy rundę. 140, tak by się bardzo przydało. Schodzi na dół, będzie potrójna, jest potrójna. Zostanie na tych 19. Oby trafił, brawo! 134 punkty w tym podejściu. Coraz bliżej Wilsona, już tylko 7 punktów przewagi. No i weszło. Potrójna 18 Wilsona, 114 do końca Ratajski. Pojedyncza 20. Jest. I dół. Jest. Brawo, Krzysiu. Brawo. 114 Wilson ma do końca, 78 Ratajski. Zobaczymy, bardzo ważna pierwsza lotka. Może wszystko sobie popsuć. Jeszcze sobie nie popsuł. 94 do końca. Potrójna 18. Nie ma. Nie 76 skończy. Do końca. Wróci do 20. Próba 60 udana. Pozostawia sobie double 8. Ale teraz Ratajski. 78 punktów do końca. Przez 18. Wpada 12. 66 do końca. Będzie 16. Grał 16. Gdyby nie trafił potrójnej, zawsze będzie miał szansę na środek. Nieprawdopodobny single 8. Nie wierzy, że trafił, że nie trafił singlowej wartości. My też nie wierzymy, ale nadal trzymamy kciuki. Może się tak zdarzyć. Double 8 Wilson. Wykorzystał pomyłkę Polaka bezlitośnie. Dobrze, że to nie było przełamanie, że to rozpoczyna Wilson. Wszystko jeszcze w rękach Polaka. 1-0 dla Wilsona w drugim secie. Teraz rozpoczyna Krzysiek. Jest potrójna. Dobrze. Nieco poniżej stu otwarcie Polaka. Ale tylko nieco. Wilson. No, częściej wpadają mu te 60 niż w poprzednim secie. No, ale nie za bardzo odskoczył od Ratajskiego. Potrójna. Zejdzie, wisi lotka, zaryzykuje. Zaryzykował i bardzo trafił. Dobrze, 100 punktów. Tamta lotka nie była do końca wbita. Przypominam Państwu, gdyby trzecia lotka wybiła z tarczy drugą, to ta druga nie byłaby zaliczona. Było ryzyko, że ta lotka z 20 punktów zawsze się przyda, ale jednak Krzysiek ocenił to dużo lepiej ode mnie. Sektor. Nie. Nie, jednak weszła ta trzecia. Weszła trzecia lotka. Dobrze. Bardzo dobrze. 164 do końca po 140 punktach jest ustawiona kończąca. Czy Wilson będzie miał ustawioną kończącą? Muszą być dwie potrójne, żeby tak się wydarzyło. Na razie nie ma. Jedna jeszcze jest. Jeszcze może być. Ustawia. 161 do końca. Ratajski, 164. Potrzebuje potrójnej. Nie ma. 144 do końca, schodzi na dół. Tylko singiel 19, zostaje na 19. Niestety pojedyncze wartości. 58 w tej kolejce, 106. Wilson ma szansę. Potrójna 20, potrójna 17 i ból czerwony. I wtedy byłoby 2-0 w legach. Jest 60, potrzebuje potrójnej 17. Nie ma. Wróci na górę. I trafia. Trafił. Ustawiony double. 24 do końca, ale Krzysiek Ratajski ma szansę. Nie. Potrójna 18. Jest. Double 16. 1-1. Brawo. Wytrzymał to teraz Krzysiek. Wilson był przed ogromną szansą na 2-0, ale jednak... Ale tylko był. Gramy dalej. Otwiera Wilson. Szansa na maksa. Nie. Nie było maksa. Nie było, bo ta druga nie weszła. A tak była zasłonięta. No a więc 100 punktów Wilsona. Ratajski.
Aje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 j
momenty, w którym mam wrażenie, że rzuca trochę za szybko, to jakby to nie było jego tempo. I wtedy są pomyłki. A Wilson 180, brawo. Pierwszy max Wilsona. W ogóle pierwszy w tym meczu. Pierwszy w tym spotkaniu. Szybko zaczął rzucać Krzysiek. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Raczej jego technika troszeczkę inaczej wygląda. On te lotki bardziej dopieszcza, bardziej szanuje. Teraz ewidentnie przyspieszył. Zobaczymy za chwilę, czy to było chwilowe, czy po prostu zmienił taktykę tej gry i samą koncepcję rzutu. Dobrze. Dobra. Jest potrójna trzecia, 136 punktów w tarczy. Nie. Już wszystko jasne, jeżeli chodzi o... Uciekła Wilsonowi ta lotka. Jaka szkoda. 77 w tarczy. No ale 227, Krzysiek Ratajski. On jeszcze jest daleko od podwójnej. Na razie musi ustawiać, ale jest dobrze. Jest potrójna dwudziestka. Druga lotka również zostanie na górze. 140. Dobrze. I mamy remis. 87-87. Tylko Wilson jako pierwszy. Dokładnie. Niestety Wilson jest przy tarczy. Triple 17 próba udana. Double 18. Jak z 18 Wilsona dzisiaj? Zupełnie nieźle. Zupełnie nieźle. 2 do 1. Wilson. Na razie każdy z zawodników wygrywa swoje. Tak. Swoje otwarcie. Więc Krzysiek musi wygrać swoje i przełamać Wilsona w ostatnim legu, jeśli marzy o prowadzeniu 2 do 0 w tym spotkaniu. 97 Wilson. Zasłania. Wilson. Przejdzie na 18 lub 19 na dół. Triple 7. Tak, potrójną siódemkę trafił. Dokładnie tak. Jest przewaga Krzyśka. Dobrze, trzeba budować tą przewagę. Każda lotka bardzo ważna. Przydałoby się 60. Mamy 60 i ostatnia lotka. Brawo. Pięknie, 140. Brawo. Kończy kolejkę Wilson. Rozpoczął bardzo dobrze. I kontynuuje to. Oj... I ta lotka jest, proszę Państwa, nieważna. Tak, to nie ma znaczenia, że ona przez chwilę dotknęła jakiegoś sektora. Znaczenie ma to, że ona nie jest wbita. Dlatego są zaliczone tylko dwie lotki. Zejście na dół. Dobra. 180, co prawda, nie ustawia mu kończącej, ale to jest 140 punktów przewagi. Wilson teraz musi dorzucić 60, żeby zremisować. Nie dorzucił i Wilson też nie ma ustawionej. Jako pierwszy będzie ustawiał Ratajski. Nie da się zakończyć ze 180, Jej, potrójna piątka. Znowu jakby przyspieszył. No, ale jest potrójna dwudziestka. 85 do końca, 220 Wilson. Ratajski na 2-2 będzie rzucał. Bez potrójnych. Popatrz. Bez potrójnych Wilsona. Duża szansa przed Krzyśkiem. 164 nie mo... może. 164 może. Przez 20 będzie grał. Zastanawia się, czy rzucać 20 na środek centralny, czy rozmieniać. Oj. Ta chwila zastanowienia kosztowała go dużo punktów. No i Wilson ma szansę. Oczywiście, no, ale że ma 164 szansę. Rzucić nie jest taka prosta sprawa. Umówmy się. Liczę, że wiesz, co mówisz, Grzegorz. Dobrze. nie ma potrójnej. Potrzebował otwarcia od potrójnej dwudziestki. I Ratajski jest z powrotem w grze. 50. 10 na double 20 albo 18 na double 16. 18. Double 16. 2-2. Brawo! Co za double! Ile tego mamy, jeżeli patrzymy na procent, jeżeli chodzi o kończące u Ratajskiego? 66%. Bardzo dobre statystyki dotyczące podwójnych. I drugi przypadek traci 120 punktów. 120 ma, traci 60, a w sumie 120 straci. Tak, no. Dobrze. Z poprzednim tym. Wróćmy do spotkania. Trochę szczęścia dla Ratajskiego, nieszczęścia dla Wilsona. Nie wykorzystuje Krzysiek to do końca. Niezadowolony z tej kolejki. Wcale mu się nie dziwię. Tylko 58 punktów. Wilson trafia 60.
140. Dobrze. Dobra gra Wilsona. Kończy kolejkę Ratajski. 198 punktów, 202 punkty nawet. Straty ma Krzysiek. Nie ma potrójnych. No, niedobrze. Ale poczekajmy. Bo tu wpada tylko jedynka. Przesuwa się nieco Wilson, już ma potrójną dwudziestkę i teraz jest druga. 121. Bardzo dobry lek Wilsona po 9 lotkach, 120 do końca. Krzysiek gorzej. Moment. Szkoda, że tylko jedna pojedyncza. Trochę mało, 120. No, takie zakończenie dosyć popularne. Tak. Triple 20 na double 20. Nie ma. Nie będzie jeszcze kończył w tej kolejce. Nie musi. Zostawia sobie 60 punktów. No małe te kroki. Takie przyspieszenie gry Krzyśka. Teraz 140, 180. I mogłoby to popsuć trochę krwi Wilsonowi. Mogłaby ta ręka zadrzeć. Potrzebujemy jeszcze jednej potrójnej. No była. Oj. Szkoda. Idealnie trafia w tą metalową część, chyba mi tak mi się wydaje. Ta część ze względu na to, jak wygląda, jest zwana pająkiem. Od tego się odbija lotka. Double 20 ma Wilson na remis w setach. Duża pomyłka. Trafia. 3-2. Gramy dalej, proszę Państwa, to jest na razie 1-1. Krzysztof Ratajski, James Wilson, 1-1 w setach. A to już przygotowujący się, bowiem następny pojedynek z udziałem tego oto dżentelmena będziemy mieli Państwu pokazywać. Bezapelacyjnie numer 1 w chwili obecnej w darcie. A to mamy właśnie wizytówkę dartera numer 1 na świecie. Troszeczkę statystyk dotyczących spotkania Krzysztofa Ratajskiego. 1-1 mamy w setach. 93 średnia Krzyśka, 96 średnia Wilsona. Jeśli chodzi o podwójne, no fenomenalne statystyki Krzyśka. 5 trafionych na 7 prób, 71. Przypominam, że w meczu poprzednim O'Connor w pewnym momencie miał 6%. Wilson 57%, 4 razy udało mu się trafić na 7 prób. Jeden max Wilsona, najwyższe zakończenia 106 punktów Krzysztof Ratajski, 87 punktów Wilson. W całym spotkaniu, jeszcze raz powtarzam, mamy wynik 1-1, panowie grają do 3 wygranych setów. Tak, oczywiście przerwa. Za moment się zakończy. Zresztą już widzimy, że zawodnicy wracają szybciutko. I proszę Państwa, przed nami jeszcze nie wracają. Jeszcze mamy powtórkę. To jest drugi set. Początek drugiego seta. I wszystko szło dobrze do pewnego momentu, kiedy zawodnicy wygrywali swoje, że tak powiem, podania, swoje otwarcia. Tak, tutaj seria Krzyśka w kolejce bez potrójnych, to a Wilson zaczął nieźle grać. Prawie w każdej kolejce 60, czasami dwie. Krzysiek oddawał tylko pojedyncze sektory. Ta przewagę Wilson cały czas budował. Krzysiek skubnął mu te dwa legi, ale tak naprawdę to Wilson prowadził grę w tych dwóch legach. No niestety, przegrana w drugim secie. Tutaj pamiętamy feralna historia z nietrafieniem single 16. Zdarza się najlepszym, nawet naszemu mistrzowi Krzyśkowi Ratajskiemu. Miejmy nadzieję, że ta historia już dzisiaj się więcej nie powtórzy, no ale pamiętajmy ciągle o jednym, no my Polacy trzymamy kciuki za Krzyśka, ale to Wilson jest numer 32 w tym turnieju, on jest rozstawiony, on jest faworytem wśród osób, wśród bukmacherów, może niezdecydowanym, tak jak Gerwen w następnym meczu jest faworytem w spotkaniu z Kistem, natomiast
tutaj dużo rzeczy przemawia za Wilsonem, ale wiele milionów Polaków przemawia za Ratajskim i trzymamy się tej wersji. Miejmy nadzieję, że to Polak po raz pierwszy w historii awansuje do drugiej rundy. Tak, byłoby to wydarzenie. No, na razie patrzymy na ten, w tym momencie jeszcze ten fragment bardzo wyrównany. Bardzo dobrze rzucali jeden i drugi. No, wygrywali do pewnego momentu swoje otwarcia. Wykorzystywali te szanse. W piątym decydującym Wilson okazał się nieco lepszy. Przypominam, to zawodnik, który grał już w federacji, podobnie jak i Krzysztof Ratajski w federacji BDO, ale oczywiście staż zawodniczy Jamesa Wilsona i możliwość gry w poważnych turniejach znacznie większa niż w przypadku polskiego dartera. No tak, no James Wilson gra zawodowo od wielu lat. Natomiast Krzysiek Ratajski rozpoczął swoją zawodową karierę kilka miesięcy temu. Od 78 gra Wilson. Znaczy tak podaje w swojej notce biograficznej. Tak, kiedy zaczął rzucać. Ciężko było mu grać zawodowo w wieku 6 lat. No tak czy inaczej, doświadczenie po stronie Wilsona na pewno... Ale rozpoczynał. W wielu przypadkach mamy to, że oni zaczynają bardzo wcześnie, w wieku kilkunastu lat. No a potem to się przynosi. To jest, proszę Państwa, piąty decydujący leg o porażce Polaka w drugim secie. Mówiliśmy dzisiaj o nagrodach. Przypomnę, mistrz świata zainkasuje 400 tysięcy funtów, finalista 170. Jeśli chodzi o te nagrody w początkowej fazie mistrzostw, to panowie za sam występ w mistrzostwach świata inkasują po 11 tysięcy funtów, natomiast premia za awans do drugiej rundy to 18,5 tysiąca funtów, więc... Oczywiście piłkarze zawodowi i wiele innych dyscyplin w tej chwili uśmiechnęło się z politowaniem, natomiast wielu normalnych, nietrenujących wyczynowo sportowców doszła do wniosku, że zupełnie opłacalna jest chyba ta gra w lotki na poziomie mistrzowskim. No, na poziomie mistrzowskim już nie mówię na poziomie Taylora, no, bo on przecież ma zarobione tam już prawie 8 milionów funtów. Tak, Michael Gerwen w zeszłym roku zarobił około 2 milionów funtów. Wracamy na żywo do spotkania. Rozpoczął Krzysiek Ratajski, trzy pojedyncze dwudziestki. Mówiłem o tym, że chwilę zawodnicy potrzebują po wróceniu z przerwy na przyzwyczajenie się do tych warunków panujących na sali. Więc te pierwsze dwie kolejki nie zawsze są wysokie. Krzysiek 60, Wilson 140 i teraz Ratajski przy tarczy. Jest 60. Jeszcze jedna zasłania, zejdzie na dół. Brawo. 139 punktów. Widzieli Państwo przed chwilą tą tablicę, na której marker, czyli osoba zapisująca wynik na bieżąco, wskazuje zawodnikom, jaki jest stan meczu. No i szansa na doprowadzenie. To ta osiemnastka, proszę Państwa, to nie było tak, że Krzyśkowi uciekła lotka tak daleko. Miał swój plan rozpocząć przez 18. Właśnie tak miał wyglądać ten plan, że przy singlowej 18 i potrójnej 20, jak zejdzie na 18 i się pomyli, a się pomylił, bo trafił znowu singla, pozostaje mu 170, a mówiliśmy o tym, 170 może zakończyć. To jest najwyższe możliwe zakończenie. Potrzebuje 2/60 i bula, czyli czerwonego miejsca na środku tarczy. Tylko single, nie zobaczymy zakończenia w tej kolejce. Wie, że ma przewagę w tym legu, ale to nie jest tak bezpieczna przewaga, jakby się wydawało, bo teraz Wilson przytarczy. No ale będzie miał trzy lotki. Na pewno będzie miał Krzysiek Ratajski trzy lotki, ale jeśli Wilson rzuci 140, a rzucił 140, ma 61. On ma dwie lotki, ale Krzysiek na razie 112. 20 czy potrójna? Oj. Nie wierzę. Single jeden. Bardzo, bardzo zły pierwszy rzut. Słaba. Słaba kolejka. 61 punktów ma Wilson. 25 na double 18. Można grać przez potrójną 13.
on gra przez potrójną dwójkę. To oczywiście jest pomyłka, bo miała być potrójna piętnastka na double 8. Ma 55 do końca, czyli piętnastka i double 20. I trafia. 1-0 Wilson. Ważny punkt dla niego, on to czuje. Zaczynał Ratajski, teraz on będzie rozpoczynał grę. Jedno z niewielu przełamań w tym spotkaniu. Raczej zawodnicy wygrywali swoje otwarcia. Niestety dla Polaka Wilson przełamuje w tej chwili go. I on rozpoczyna i rozpoczyna zupełnie nieźle. Jest single, jest potrójna 60 i to już dwukrotnie. Max. Drugi Max w tym spotkaniu i drugi Max Wilsona. Polak jeszcze Maxa nie rzucił. Za dużo tych pojedynek, tych pomyłek pojedynczych, na niskich, pojedynczych tak. niskich wartościach. Dokładnie to miałem na myśli. Tutaj trzeba przetrzymać tą dobrą grę Wilsona. On nie ma prawa grać cały czas maksami i setkami, bo to nie jest tej klasy zawodnik. Krzysiek musi dorzucać mu w tej chwili po 100 punktów, bo jeśli będzie grał pojedynczymi wartościami, jest. Wilson za daleko ucieknie i będzie pierwszy przy dublach i te double dzisiaj rzuca na poziomie 62%, więc rzuca naprawdę dobrze. No poczekajmy, bo no wcisnął tą 60. Trzecia. 140 do końca, 318 Krzysiek, on kończy tą kolejkę. Jest 60, brawo. Jeszcze jedna by się przydała, zejście Brawo. Na dół trafia. Dobrze. 137 w tej kolejce. Nie ma kończącej, ale zbliżył się bardzo już do Wilsona. To już tylko 41 punktów przewagi. Wilson przytarczy. Nie Pojedyncza. Będzie zakończenia. Tak, nie kończy. A ile dorzuci? 20. Chciał 20, która wystawiłaby topa. Odbija się lotka. Nie jest zaliczona. 60 punktów na tarczy. 181 Ratajski. Nie może tego zakończyć. Brawo. Pięknie. 51 do końca Ratajski, ale najważniejsze, że Wilson ma 60. Single 20, double 20. Singla raczej trafi i trafia. Czy trafi? I zasłonił jeszcze. Nie zmienił miejsca, czyli widzi tam miejsce. Widział. Widział dokładnie. 2-0. Potrójne by się przydały. Pojedyncza siódemka. Pojedyncze wartości. Spokojnie. Tak, tak. To jest teraz początek. Trzeba spokojnie. Nie może się denerwować Krzysiek. Oczywiście łatwo nam tutaj mówić. Wie, jaka jest presja. Wie, że może to wygrać. Stać Proszę zwrócić uwagę, jaki jest procent kończący. Gdyby Wilson miał trochę niższy procent na dublach, sprawa byłaby jasna. Ale powiedzmy szczerze, Krzysiek gra w tej chwili słabo. To są pojedyncze tylko wartości. Brakuje potrójnych. Rozpoczynał tą rundę. Na razie już nie prowadzi, bo single 20 trafia, Wilson trafia po... Zaczął i potrójne 19 na dole trafiać. I teraz Krzysztof, potrzebujemy 100 punktów, 140, a najlepiej maksa. Dobrze. Jeszcze jeden. Dobra. Jest. Potrzebuje takich dwóch dobrych kolejek, żeby z powrotem uwierzyć, że on może, bo przecież wiemy, że potrafi. Na pewno chce. Potrzebujemy takich dwóch dobrych kolejek i myślę, że za chwilę już losy tego spotkania mogą się odwrócić. Na razie w tym secie prowadzi Wilson 2-0. Trzecia potrójna wchodzi, potrójna 19. Ratajski. I... Dobrze, jest. Dobrze. Bardzo ważna ta trzecia lotka. Musiała być potrójna. Nie ma kończącej, ale 162. Lepiej mieć 162 niż 195. Trafia potrójna 18 Wilson. I został na tej 18. Lubi ten sektor. Lubi. Po raz drugi już widzimy, jak trafia w kolejce dwie potrójne 18. Krzysiek ustawia, wspominałem o tym, nie ma możliwości zakończenia, ale jest potrójna 19, bardzo dobrze. Przelicza w tej chwili, jest co druga. Mu się opłaca rzucać. Druga czy... Single. Nie, single, dobra. Niestety. Wilson, no, ale jest. Zobaczymy. Często zawodnicy próbują dwoma podwójnymi kończyć 80. Nie tym razem. 60 do końca. Nie widzimy, co trafił.
pojedynczą. Nie trafia. I pojedyncza. I sektor. Krzysiek Ratajski. Triple 10. Przez środek próbował 50 na double 8. Nie trafia. 41 do końca. Dziewiątka. Dorzuci dziewiątkę. I wchodzi. Double 16. Traf to. Szkoda. Wilson, podwójne 10. Na set. Dla siebie. Na 2 do 1. Musi rozmienić. Double 5, nietypowo, nietypowo może. Tak, singiel, tylko singiel. Mówiłem, pomyłka Wilsona. Za wcześnie powiedziałem, że musi rozmienić. No i rozmienił, dobrze, dobrze powiedziałeś. Double 16. Jest! Tak, Krzysiek, tak trzeba grać te podwójne. Jest szansa, nie szło dobrze w tym legu. Trzeba wykorzystywać pomyłki rywala. Nie zawsze wygrywa się 11 lotką. To, co zrobiłeś w pierwszym legu, nie zawsze będziesz to powtarzał. Trzeba korzystać z pomyłek rywala. I w tej chwili Krzysiek to zrobił. 2 do 1 dla Wilsona. Krzysiek chciał rozpoczynać znowu, ale sędzia podpowiedział, że jednak rozpoczyna Wilson i rozpoczyna zupełnie rozsądnie od Maxa. Rozpoczyna od Maxa. Chciałem powiedzieć, że to jakoś cicho się zrobiło. W Aleksandra Palace Ratajski rozpoczyna od piątki, ale jest podwójna dwudziestka. I jeszcze jedna. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzyma ten kontakt z Wilsonem. Różnica nie jest duża. No ale jak tu będą cały czas latały 60, to nie będzie dobrze. Też tak ledwo, ledwo została. Tak, tak. I dlatego Wilson przyspieszył. Gdyby ta lotka wypadła z tarczy, zanim Wilson by ją wyjął, nie byłaby zaliczona. Nie ma potrójnych. Zejście na 18 jest. I tu trafia. Bardzo dobrze, Krzysiek. 102 punkty przewagi. Wilson rozpoczyna tego w tej kolejce, jako pierwszy rzuca zawsze w tej kolejce. Niestety trafia potrójną. 283 ma Krzysiek, 85 Wilson. No tu potrzeba 140. 100 nic nie daje. Nie. Tylko jedna potrójna. No, znowu trzeba liczyć na pomyłki Wilsona na podwójnej, bo jako pierwszy będzie zapewne rzucał tą podwójną. 70 do końca, spojrzy, Ratajski ma, nie ma kończącej, będzie grał bezpiecznie, czyli przez potrójne 18. I trafia. Trafia, double 8. I nie kończy, ale ma ten luksus, Ratajski nie może jeszcze teraz skończyć, może tylko ustawić. Pojedyncza, jest potrójna. Sprawdzenie, jak to wygląda, co rzucić. Dobrze. Dobrze. 56 sobie zostawia Krzysiek. 8 ma Wilson. No już dzisiaj pokazywał na podwójnych dwa oblicza. Które oblicze pokażę teraz? To lepsze. A gorsze dla nas. To lepsze. I set, proszę państwa, dla Wilsona. Zatem 2 do 1. Gramy dalej, 2 do 1, do 3 wygranych gramy, jeszcze nic straconego, naprawdę Wilson zaczął nieźle grać, 97 średnia w tej chwili, 93 Krzyśka. Dobrze. Bardzo dobrze. I brawo, brawo Krzysiek, brawo Krzysiek, 180 na otwarcie. Pierwszy max Polaka w Mistrzostwach Świata. I druga jedynka Wilsona. Singiel 19. Dobrze, nie udaje się Wilsonowi w tej chwili, a Ratajski szansa na dziewiątą lotkę. No to by było za dużo chyba szczęścia, ale liczymy Poczekaj. Na to. Nie! 140. Ale jest fantastyczny leg Polaka, 181. Oczywiście, westchnąłem nie, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcielibyśmy zobaczyć podejście przynajmniej Polaka do dziewiątej lotki, ale na razie zupełnie będziemy usatysfakcjonowani, jak on wygra tego lega. 181 punktów do końca, nie Z będzie kończył. Z drugiego licznika. Tak, to przełamanie, mówiliśmy o tym, bardzo ważne. Przydałoby się na otwarcie, dobrze. Brawo Krzysiek, jakoś luźniej trochę rzuca teraz.
Nadal szybko, rzeczywiście, ale dużo luźniej. Po 9 lotkach 81 do końca. Szansa na powtórkę z pierwszego lega, kiedy to zamknął lega 11 lotką. Znowu ma taką szansę. Tu Max może postraszyć Krzyśka. Lotka się odbija. 164 do końca. Szczęśliwie zostaje Wilsonowi, bo będzie mógł zakończyć, ale nie liczmy na to, że Krzysiek go dopuści do tego zakończenia. Czwarta odbita lotka Wilsona. 62 do końca. Miał przez chwilę 32. Zostawił sobie Krzysiek. Nie wiem, dlaczego wybrał taką kombinację na 81. No okej. 164 ma Wilson. 54 potrzebuje teraz. Nie ma. 86 do końca. Zostanie na 18. Nie. Nie. Poszedł po potrójną 20 i trafił. I ma 26, podwójne 16. Przymierz. Jest! 1-0. Proszę Państwa, 1-0. Krzysztof Ratajski w secie czwartym. Przełamanie Polaka, bardzo ważny moment. To on teraz, można powiedzieć, rozdaje karty. Jego dobra gra w tym legu będzie miała olbrzymi wpływ na losy tego spotkania. Jest potrójna 19. Wilson. To też ważne rzuty są. No, trafia potrójną 20. Pojedyncza. 140. Lepiej. Lepiej. 44 punkty. To jeszcze nie dramat, ale potrójna jest potrzebna. Jest. Jeszcze jedna by się przydała. Widzę, że Krzysiek teraz stanowczo został na górze. On z początku tego spotkania... Schodził na 19 tak, częściej. On znany jest z tego, że jak tylko tam jest coś nie tak, od razu schodzi na 19. Teraz został dłużej na tych 20. Ewidentnie te 19 w dniu dzisiejszym mu nie wchodziły tak często, jakby chciał. Myślę, że zmienił troszkę taktykę. Zostanie dłużej na tych 20. Zobaczymy, czy to był przypadek, a nie jednak już mi robi na złość. Schodzi na dół, singiel 19. Zostaje tam i tylko singiel 19. Może trzeba było, tak jak mówiłem, być dłużej na tych 20. 58 punktów w tej kolejce. No Wilson, jak odda dużo, nie będzie dobrze. Jest 80 po dwóch rzutach. 100. Jest 100. Dobra kolejka musi być teraz w wykonaniu Krzyśka. Ojej, ojej, tylko 60. No nic, 126 i wiadomo, że już, że w kolejnej kolejce, następnej kolejce Ratajski nie będzie kończył. Wilson. 57 poluje, nie upolował, siódemka. Jest tylko siódemka. Szczęśliwie 100 punktów do końca, 80 zostawia sobie na liczniku, 187 Ratajski nie może zakończyć, ale liczmy na to, że bardzo dobrze sobie ustawi. Oj, nie. Druga kolejka bez potrójnych. 59, zaledwie 128 do skończenia, ale Wilson ma 80. Potrójna, podwójne 10. Nie ma. Duża pomyłka, będzie korekta. Jeśli pomyli się w korekcie, nie pomylił się. 1-1. Zatem wracamy do stanu początkowego. Panowie wygrywają legi z drugiego licznika. Jeden i drugi. No to teraz Wilson. I rozpoczyna od potrójnej. Oj, oj. I 140. Dobre, bardzo dobre otwarcie Wilsona. Jak odda Krzysiek? Ostatnia lotka ratuje tę kolejkę. Potrójna 18. Ta różnica jeszcze nie jest duża. Na razie pomyłka Wilsona. Tylko singiel 20, singiel 18. Dobrze, wraca na 20. Nie, został na 18. 56. To jest właściwy moment, żeby nadrobić te punkty. 1-1 jest. Tu nie ma już czasu na oddawanie legów. Potrójna 5. Pierwszy rzut jest. Korekta. Brawo. Jeszcze jedna lotka jest tam potrzebna. Trafione. 135 w tym podejściu. Brawo, Krzysiek. Zobaczymy, dobrze, jak mu odpowie Wilson.
Pomyłki. No mówiłem, nie może grać Wilson na poziomie 110 cały czas. On miał sety, miał legi na 110 grał. Nie może grać tak cały czas, bo to nie z tego formatu zawodnik. Oczywiście Krzyśkowi też będzie ciężko grać na 110, ale można grać na 97, tak jak w tej chwili. Ucieka Krzysiek. 93 widzimy średnie, 96 Wilsona. I czekaj, Wilson. Max, w dobrym dla siebie momencie go rzuć. Zawsze bardzo mówisz, czekaj, to on rzuca 180. Masz nie mówić, czekaj. Nie ma takiego słowa. Niech nie rzuca. Nie będę. Dobra kolejka Krzyśka. No, 90. 5-4, double 18. Normalnie grał przez 20. Zdziwiony, że nie trafił. 70 do końca zostanie na tym. Czerwony środek, ból. Krzysiek nie patrzy. My patrzymy. I my już wiemy, że straszna pomyłka. Double 20, Krzysztof Ratajski. Piątka weszła. Na 2-1 w tym secie. Brawo! Jest! Pięknie! Proszę Państwa, i to jest 7 z 10 prób Ratajskiego wykorzystana. I to jest trzeci lek pod rząd w tym secie z przełamaniem. Miejmy nadzieję, że tą złą passę przerwie teraz Ratajski i nie da się przełamać, a to by oznaczało, że będziemy mieli remis w setach. No, na razie mamy pierwszą kolejkę. Odpowiedź Wilsona. Na razie Wilson nie rozpoczął lega od 60 i to już jest duży plus. Druga i trzecia lotka ląduje w 60. 140 w tej kolejce. Ratajski 41 punktów straty. On rozpoczyna, przypominam, ta kropka przy nazwisku wskazuje, który z zawodników rozpoczyna każdego lega. Tylko singlowe wartości, wróci na górę, na 18. Tym razem się nie udało. 57 w sumie, mało tych punktów, mało punktów. Wilson. Patrz. 100 punktów. Kolejna kolejka. Ratajski. Niestety. Minimalnie. Dobrze, jest to dobrze. Już jest. Powtórz. Singiel, 76 w tym podejściu, niezadowolony Krzysiek, on wie, że to trochę za mało. Potrzebuje dwóch potrójnych w każdej kolejce. On nie chce dopuścić do momentu, w którym będą grali decydującego lega o całym spotkaniu i będzie otwierał Wilson, bo jeśli Krzysiek przegra tego lega, to Wilson przy 2-2 będzie otwierał. Potrzeba jest tego lega. Jest 60, ucieka w piątkę, zostanie na 20 i jeszcze jedna. A jej, potrójna piątka, 80. 80. 169 do końca, szkoda. 170 Wilson. No, spokojnie. Nie musi. Nie, po co? Jest singiel. Triple, ale jeden. Jedynka, potrójna jedynka. 23 w tarczy, 147 do końca. Zejdzie na dół na potrójną 19 i to również nie trafia. Bardzo słaba kolejka Wilsona. Bardzo dobry moment na słabą kolejkę. Oczywiście mówię tu o polskim graczu. Dla niego to jest bardzo dobra sytuacja, ale potrzebujemy potrójnych. 89 do końca. Triple 19 ustawi na double 16. Nie udaje się. Tylko singiel, ale jest 70 do końca. I Wilson, no te 18. On dzisiaj trafiał potrójne. Może pierwszy raz się pomyli w takim momencie. Tylko singiel. Dobrze, jest singiel. 110 do końca. Musi trafić potrójną 20. Trafia. I środek. Czerwony środek. Ból. I nie trafia. Pomyłka. Oj, ja bym na przypadku Wilsona uciekał od tych środków. Ratajski 70. 52 do końca. 12. 20 na double 16. Minimalnie, a jednak nie. No to Wilson. 15 i podwójne 16. Albo 7 na double 20. To są dwa najpopularniejsze rozwiązania. Celuje w 15. Label 16. 2-2, proszę Państwa, w secie czwartym. I Wilson rozpoczyna.
Ale widzieliśmy już dzisiaj takie Legii, gdzie rozpoczynający niekoniecznie musiał wygrywać. Zatem poczekajmy. Od czego rozpocznie Wilson? Potrójna osiemnastka. Trzecia lotka singlowa. No i Krzysiek Ratajski. Brawo. Dobrze. Od razu szybkie zejście na dół. Nie został w tyle z punktami, to jest najważniejsze. Nie ma wielkiej przewagi. Żadnego z zawodników, to tylko 6 punktów. I ale już mamy potrójną. 60. Oj, 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 oj. Trafia Maxa. Dobry moment dla Wilsona na Maxa. Idealny moment. No i tu trzeba już gonić. Tylko 60. Tylko niestety 60. Wilson, 229 do końca. I ma kończący. Tak. I proszę Państwa, Wilson 95. Dobrze, dobrze, dobrze. Wierzymy jeszcze, że będą te potrójne. Potrzebujemy potrójnych, Krzysiek. Tylko single, niestety 57. Nie. Wilson będzie miał może nawet 6 lotek, może więcej na podwójną. Zobaczymy. 95 na liczniku. 50 w tarczy, 45 popatrz, do końca. Teraz. Ale... Double 16 na mecz. Koniec. Trafia. Koniec. Proszę Państwa, James Wilson wygrywa. Krzysztof Ratajski swój debiut w Mistrzostwach Świata Federacji PDC kończy porażką 1-3. Początek został zrobiony. I taka jest prawda. Kolejna szansa przed Polakiem za rok. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, po drodze... Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, rzecz jasna. Oczywiście, po drodze jeszcze mamy całą masę turniejów. Tak, no... Bardzo dobra gra w pierwszym secie, później wyglądało to zupełnie różnie. Fenomenalnie na podwójnych Krzysiek Ratajski, 57%, 47% Wilson. Trochę słaba średnia z rzutu, 92 punkty. Na BDO to byłby finał, na PDC mało, mało, nawet za mało na pierwszą rundę. Wilson zagrał naprawdę, naprawdę nieźle jak na siebie, przeciętnie jak na rangę turnieju mistrzowskiego, bo to jest 97, więc to jest zupełnie w zasięgu, było w zasięgu Krzyśka. No, trzeba... chyba przy debiucie zapłacić pewną cenę za debiut. Frycowe się płaci, tak. Oczywiście, że tak. Zresztą 92.